hello, witajcie, witajcie. Następne piwo w ale degustacji. Tym razem jest to piwo norweskie. Tylko jak to przeczytać? No i ny. Czyli Daga Wyspa. Season. I wszystkie prawie etykiety z tego browaru wyglądają identycznie, jest tylko inny kolor. No i nazwa piwa. Czy może powiemy styl. I co to jest? 6%, 6,5% alkoholu, 25 IBU, 14,5 stopnia plato. Season. Aha, fajne. Piszą, żeby tego nalewać ostrożnie, żeby nie zburzyć osadu. I co użyli? Słód jęczmienny i pszeniczny. Chmiele, drożdże i ich lokalna woda. No fajnie. Tu jest kapsel, to chciałem powiedzieć, kapsel. Kapsel z logo firmy, browaru, czyli y. Chyba tak. No i otwórzmy, zobaczmy co to jest. No jak na season, no to fajnie. No, muszę powiedzieć, że jest tak słodowo. Ale takie fajne nuty chmielowe. Tak trochę ciemnym chmielowe może. Trochę ziołowo. No, ciekawie. Znaczy tak się zastanawiam, jakby taki właśnie robotnik rolny, prawda? Chłop zasuwał. Wiązał te kosił i wiązał snopki. To jakby sobie tak popijał takie piwo, no zależy ile, nie? To przy 6,5%. Chociaż jakby był upał, to by szybko parowało, no już to wie. No i proszę, co my mamy? Złocisty kolor. Przejrzyste, czyli bez osadu nalałem. Fajna jest pianka. Drobno pęcherzykowa. Zresztą widać tutaj jak takie siupeńkie pęcherzyki idą do góry. Bardzo kremowa, zbita piana jest. Taka lekko beżowa. Może nawet nie. Kremowa. Tak, kremowa. Creme de la creme, prawda? No i już czuć właśnie ze szkła drożdże. Drożdże, alkoholowość, a taką miłą. Słodowość. Taki kwas chlebowy może troszeczkę, może zagnieciane ciasto, o to by było lepiej. Takie drożdżowe. No. Ciasto na chleb. O, coś w tym stylu. No przyjemnie. Czuć taką trochę przyprawowość. Owoce. Może nawet trochę skórki pomarańczowej. Ale przeważają drożdże i słodowość. Spróbujmy. Bardzo kremowe i ciągnące, oleiste. Bardzo przyjemnie się pije. Nasycenie wcale nie jest takie duże. Naprawdę sprawia taką wrażenie takie bardzo kremowego. Gęstego kremowego. Tak. O, rzeczywiście jest dużo kolendry.
Ale takie jakby było lekko orzechowe też. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Zdecydowanie jest drożdże. Zdecydowanie są takie odczucia właśnie chlebowe. Tak, kolendra jest zdecydowanie odczuwalna. Pomarańcze tak sobie. Ale jest coś takiego. Jest coś takiego. Może nawet takie nuty lekko kwiatowe są. Przyjemnie. Goryczka jest. Może trochę podsycana alkoholem, ale jest. Tak, i taka świeża owocowość jest w tym jeszcze. Ciekawie. Czuć takie lekkie rozgrzewanie, ale niedużo. Naprawdę jest odświeżające, przyjemne w piciu. No i ta kremowość jest fajna. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No, drożdżowość zdecydowanie. No i właśnie takie niezdecydowane, ale owocowe nuty. Może trochę melona. No może melon. Trochę zestu pomarańczowego, ale nie dużo. Może bardziej cytryna. Skomplikowane. Jeżeli piliście, no to proszę o komentarze, co wy o tym myślicie. Jeżeli nie, to jest warte spróbowania. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Także kciuki w górę, proszę. Subskrybujcie kanał. Będzie więcej ciekawych filmów, ciekawych piw. No i na wasze zdrowie.